Drodzy Państwo, jest nam ogromnie miło, że właśnie dzisiaj możemy się spotkać tutaj i dołączyć do tak wspaniałej imprezy. Na naszym terenie spotykamy się tutaj, jest to rodzinnie, zdrowo i na sportowo. Myślę, że miejsce miejsce takie naprawdę fantastyczne, dlatego że sam miejsce, gdzie tutaj jesteśmy, te piękne drzewa owiane historią, magią oraz nasz piękny budynek, który możecie Państwo już podziwiać, odsłonięta część elewacji, myślę, że coś fantastycznego. No a szkoła, proszę Państwa, to dom, to wielka rodzina, więc myślę, że miejsce jest bardzo takie odpowiednie na dzisiejsze spotkanie. My jesteśmy małą szkołą, co prawda, proszę Państwa, nie mamy takiej pełnowymiarowej hali gimnastycznej. Jest nam może czasami ciężko, ale staramy się, aby nasza szkoła nie odbiegała od innych szkół w gminie Biała Podlaska. Dlatego też pozwoliliśmy sobie wykorzystać część dekoracji i pokazać Państwu, że mała szkoła to nie znaczy, że zła szkoła. Mamy tutaj osiągnięcia, którymi możemy się pochwalić. I może wśród Państwa są rodzice, którzy jeszcze nie wiedzą, czy zapisać dzieci do naszej szkoły. Myślę, że jest to dobry moment, aby szkołę zobaczyć, z nami porozmawiać i zobaczyć naprawdę, jak fantastycznie możemy tutaj pracować. Zachęcamy do oglądania stron na Facebooku, do kontrolowania tego, co robimy. Nasza szkoła żyje, jest jedną wielką rodziną, także serdecznie zapraszamy. Korzystając jeszcze z okazji, chciałabym serdecznie powitać wszystkich tutaj Państwa zgromadzonych w imieniu własnym, jak i całej społeczności szkolnej. Mimo tej pogody, która nas no niestety nie rozpieszcza, życzę Państwu wspaniałej zabawy, dobrej atmosfery i wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękuję. Chciałbym wszystkich przywitać w imieniu przyjaciół Stowarzyszenia Przyjaciół Styżyńca. Dziękujemy za tak dużą frekwencję. Aczkolwiek dzisiaj pogoda jest jaka jest, mogło być gorzej, także słoneczko wychodzi. Uważam, że damy radę, przetrzyma. I chciałbym również podziękować wszystkim, którzy włożyli kupę pracy, abyśmy tutaj dzisiaj wszyscy razem mogli uczestniczyć w tym festynie. Także dziękuję bardzo i udanej zabawy.